Polska początków średniowiecza to kraj porośnięty właściwie w całości puszczami, pośród których zwłaszcza w dolinach rzek i strumieni istniały ogniska cywilizacji takie jak grody czy osady. Historycy szacują, że na terenie państwa pierwszych Piastów mieszkało około 1 miliona osób. Dziś na podobnym obszarze żyje nas prawie 38 milionów. Dominowała uprawa roli i hodowli. Ziemię orano przy pomocy drewnianego radła zaprzężonego w woły. W pracach rolnych wykorzystywano takie narzędzia jak motyka, widły i grabie. Zboże ścinano przy pomocy sierpów, a ziarna od kłosów oddzielano przy pomocy cepów. Uprawiano pszenicę, proso, jęczmień i len, z którego wytwarzano ubrania. Hodowano krowy, woły, owce i drób. Część ludności pozyskiwała żywność dzięki rybołówstwu oraz łowiectwu. Większe skupiska ludności stawały się z czasem grodami, czyli obronnymi osadami otoczonymi wałami ziemno-drewnianymi. Choć czasem działał mechanizm zupełnie odwrotny, czyli w ważnym miejscu, na przykład skrzyżowaniu dróg, budowano punkt obronny, wokół którego z czasem zaczęli osiedlać się mieszkańcy. Umiejscawiano je z reguły w miejscach trudnych do zdobycia, na przykład w wzgórzach otoczonych jeziorami lub strumieniami. Większość ludności, która pracowała na rzecz grodu, czyli różnej maści rzemieślnicy czy kupcy, zamieszkiwała pod grodzie. Gród stanowił często oparcie dla wojowników księcia, którzy mieli za zadanie zapewnić kontrolę nad okolicą. Przez pierwszych Piastów państwo było traktowane jako ich własność. Książę był najwyższym sędzią i wodzem. Narzucał wszystkim poddanym prawo, które byli oni zobowiązani przestrzegać. Na obowiązki poddanych względem władcy składały się daniny, czyli świadczenia w naturze lub pieniądzu, oraz posługi, czyli wykonywane konkretne usługi. Do tej kategorii należał na przykład obowiązek remontu umocnień grodów czy dostarczania wozu z zaprzęgiem. Obowiązkiem było również goszczenie władcy wraz z orszakiem oraz uczestnictwo na wezwanie w obronie kraju. Na potrzeby dworu i drużyny funkcjonowała sieć osad służebnych. Zamieszkująca je ludność miała za zadanie dostarczać specjalnych prac i usług na zlecenie dworu i drużyny, takich jak wytwarzanie broni, hodowla koni czy produkcja żywności. Siłę zbrojną księcia stanowiła drużyna. Składała się ona z dosiadających koni zawodowych, dobrze uzbrojonych wojowników, którzy wraz z rodzinami znajdowali się na utrzymaniu władcy. Koszty wyżywienia i wyposażenia drużyny stanowił największe obciążenie dla skarbu książęcego. W sytuacji zagrożenia najazdem wroga istniała możliwość powołania pod broń wszystkich dorosłych mężczyzn w kraju. Rola drużyny, czyli podstawowej siły zbrojnej państwa pierwszych Piastów, stopniowo ulegała zmianie. Po kryzysie państwa, po śmierci Mieszka II, powracający do kraju Kazimierz Odnowiciel nie miał wystarczającego zaplecza gospodarczego ani wystarczającej ilości gotówki, by oprzeć swoje siły zbrojne na drużynie. Książę nie miał środków, ale za to miał w nadmiarze ziemi. Dlatego, na wzór Europy Zachodniej, zaczął swoim wojownikom nadawać tą ziemię, na której oni, gospodarując z wykorzystaniem zamieszkującej jej ludności, mieli zapewnić sobie utrzymanie oraz uzbrojenie. W zamian za ziemię byli zobowiązani do służby wojskowej na rzecz księcia. W ten sposób zaczęła powstawać nowa grupa społeczna, czyli rycerstwo. Część rycerzy, w zamian za swoją służbę, zaczęła gromadzić wielkie ilości ziemi, przez co dochodami i wpływami zaczęli przewyższać pozostałych. Najpotężniejszych właścicieli ziemskich określano mianem możnowładców.